Rok ogólnie nie był zły, pogoda w miarę sprzyjała, ale jak zawsze trzeba było chronić choinki i przed chwastami, i przed szkodnikami. No jedynie później zwierzyna czasami daje się we znaki, ponieważ jeżeli stado dzików przejdzie przez plantację, może nie uszkadzają same choinki, ale grunt wokół niej, no i utrudnione są później prace, czyli koszenie, noże się niszczą i tutaj rzeczywiście jest to problem, ponieważ no, taka plantacja zwierzyna, dzika zwierzyna łowna, to często tak to jak już las. Jeżeli to są drzewa takie 2,5-metrowe, 3, to rzeczywiście tam się te zwierzątka czasami chowają. We wrześniu zawsze zaczynamy kopać, przygotowywać, oczywiście urządzenia, zwozimy, hurtownicy odbierają, ci duzi hurtownicy odbierają często to już w listopadzie, także musimy mieć to już gotowe na placu, zasiadkowane, przygotowane, zaworkowane, także ogrom pracy, który trzeba wcześniej ponieść. Sprzedajemy gdzieś około 10 tysięcy sztuk wszystkiego, i tej. Kiedyś jest coraz więcej punktów, pojawiają się też te choinki różnej jakości oczywiście w sieciach, no i ten rynek tak naprawdę jest bardziej taki rozproszony po tych wszystkich sklepach, po sieciach i czasami można to odczuć tym, że na przykład no, cięta mamy cały czas takie duże zainteresowanie, a kopane jest dużo wszędzie i też czasami to odczuwamy. W tym roku zauważyłem, że bardzo mało jest tych placy detalicznych. Ja myślę, że to jest kwestie finansowe, ponieważ no, taki sprzedawca musi tak naprawdę zakupić część towaru i wyłożyć pieniądze, tak zaryzykować. No nie ma już tylu chętnych obecnie, ponieważ no, jak ten towar zostaje, to jest tak naprawdę do wyrzucenia i rzeczywiście widać to przynajmniej tu w okolicach, w Opolu tych placów detalicznych jest mniej. A cenowo jak się uszczumuje choinka? Świerk srebrny około 50 zł za metr bieżący, jodła kaukaska cięta około 90 zł za metr bieżący. Doniczki od 70 do 150 zł.